Witajcie moi kochani w analogowym vlogu z okazji Dnia Niepodległości, czyli z okazji 11 listopada. Bardzo prosiliście o ten vlog, więc go kręcę. Chcieliście, żebym powiedział, co sądzę o tych wszystkich paradach, co sądzę o zamieszkach, co w ogóle sądzę o 11 listopada. Nie chciałem tego robić, bo to jest vlog, po którym na pewno spadną mi suby i po którym narobię sobie wrogów. Bo niestety człowiek, który chce być obiektywny, musi mówić tak, jak mu się rzeczywiście wydaje, tak jak rzeczywiście uważa, że jest. A ponieważ ja uważam, że tutaj żadna ze stron nie jest 100% w porządku i żadna też stron nie jest 100% nie w porządku, to oberwę prawdopodobnie od wszystkich możliwych zainteresowanych, no ale cóż no. Tak człowiek wybrał drogę, żeby być obiektywnym, żeby mówić prawdę prosto w oczy, to czasem trzeba pocierpieć. Zaczynam. Słuchajcie, na początku, no, co sądzę o święcie niepodległości? No jestem zajarany świętem niepodległości. Uważam, że święto niepodległości to jest wielka i wspaniała rzecz. Przypomnijmy sobie, co my tego 11 listopada świętujemy. My świętujemy to, że 11 listopada 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość po 123 latach zaboru. Rów. Nam groziło, jako Polakom, że przestaniemy istnieć, bo im dłużej kraju się nie ma, tym bardziej naród, społeczeństwo jest wynaradawiane i po prostu ta polskość ginie. Gdyby się wtedy nie udało, gdyby wtedy się nie udało Piłsudskiemu, bardzo możliwe, że dzisiaj ja już bym nie znał w ogóle polskiego. Było wiele powstań, wiele krwawych rzeczy. Wiele ludzi oddało życie, wiele ludzi cierpiało. Były te słynne kibitki wywożące powstańców i innych uczciwych, porządnych patriotów na Sybir. Działy się straszne rzeczy, bo całe pokolenia Polaków pragnęły odzyskać niepodległość. 11 listopada 1918 roku dzięki bohaterstwu dziesiątek tysięcy Polaków oraz, śmiem twierdzić, geniuszowi marszałka Piłsudskiego udało się to zrobić. O Piłsudskim można mówić wiele złych rzeczy, ale gdyby nie Piłsudski, nie byłoby niepodległości. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam wszystkich, którzy marszałka Piłsudskiego obrażają. Bardzo mam nadzieję, że dokonacie w swoim życiu coś równie wielkiego, jak odzyskanie niepodległości dla wspaniałego narodu, jakim jest Rzeczpospolita Polska. Tyle. Dlatego uważam, że 11 listopada jest wspaniałym świętem, bo mamy co świętować. To nam się cudem udało, po prostu cudem. A cuda należy celebrować. I ja bym chciał celebrować nasz 11 listopada, tak jak Amerykanie celebrują swój Dzień Niepodległości, czyli z rodziną, czyli na fecie, czyli no może nie na pikniku, bo zimno, ale chciałbym właśnie wyjść na plac i tak jak w Sylwestra wszyscy się cieszą, że jest nowy rok, tak ja bym chciał w ogólnonarodowej radości z moimi rodakami spędzić chwilę uniesienia, że mój naród odzyskał niepodległość. Tego bym chciał. Nie mogę. Dlaczego? Dlatego, iż dwie nacje wewnątrz polskie próbują sobie to święto zawłaszczyć. I to mnie wkurza. I obie te nacje mnie w tym momencie wkurzają. Oczywiście jedną z tych nacji są narodowcy, którzy no, z jakiegoś powodu próbują tak zrobić, żeby ludzie myśleli, że to tylko oni są polskimi patriotami. Gówno prawda. Ja też jestem polskim patriotą, mimo że nie jestem narodowcem. Może nawet jestem bardziej polskim patriotą, bo nasz kraj, Polska, więcej ma z tego, że ja płacę podatki w Polsce, a mogłem sobie bez problemu wyemigrować za granicę, co przecież ja między innymi żyję, jest filmików na YouTube'a i gdybym z filmików na YouTube'a płacił takie podatki, jak na przykład płaci się w Rosji, to już bym mógł z tego żyć, już bym nie musiał pracować normalnie zawodowo, mógłbym robić tylko to. Tak, bo w Polsce są tak cholernie duże obciążenia podatkowe, one realnie sięgają między 71 a 81% tego, co zarobimy. Gdybym wyjechał do kraju, gdzie są mniejsze obciążenia podatkowe, mógłbym żyć z YouTube'a. Nie robię tego, bo kocham nasz kraj i chcę się dorzucać do polskiego budżetu. I śmiem twierdzić, że Polska ma z tego więcej niż jakiegoś kolesia, który głównie drze mordę, ale pracować to mu się nie chce, albo pracuje trochę na czarno i się usprawiedliwia, że
to dlatego, że w Polsce nie ma pracy dla ludzi z jego wykształceniem. No niech ruszy dupę i sobie zmieni to wykształcenie. Oczywiście ja to bardzo, bardzo przesadzam, bo w tym momencie się troszeczkę wzburzyłem. Bardzo za to przepraszam. Tutaj chciałbym powiedzieć, że ja naprawdę szanuję polskich narodowców niższego szczebla, bo uważam, że oni chcą dobrze dla Polski. Gorzej trochę z narodowcami wyższego szczebla. Tutaj odsyłam do filmiku, który jest nadal aktualny, do filmiku sprzed wyborów do Europarlamentu. Dlaczego nie za rok głosuję na narodowców? Ale o ile to, co robią narodowcy, nie podoba mi się trochę, o tyle co robią ich przeciwnicy, tak zwane środowiska LGBT, to mi się już nie podoba strasznie. Bo słuchajcie, prawda jest taka, jak kiedyś może nie tyle poszedłem uczestniczyć w Marszu Niepodległości, co poszedłem go sobie zobaczyć. I prawda jest taka, że ten marsz do pewnego momentu wygląda bardzo fajnie. Tam idą sobie młodzi ludzie, idą sobie starsi ludzie, czasem nawet można zobaczyć kogoś z dziećmi, tam sobie idą normalni ludzie, jest normalna atmosfera, jak na takim marszu, jak na pochodzie ludzi wolnych, ludzi dumnych, ludzi o wzniosłych rzeczach rozmawia. Tam jest naprawdę fajnie. Naprawdę tam jest fajnie. I nie wiadomo dlaczego, w pewnym momencie robią się z tego zamieszki. Jest zadyma i przychodzi pyta.pl i robi materiał z zamieszek. Cholera, nie rozumiem, bo ci ludzie, z którymi można porozmawiać, jak ten marsz startuje, jak ten marsz sobie idzie, nie wierzę, że ci ludzie są zadymiarzami, którzy rozpętują zamieszki. Nie wierzę w to. Śmiem twierdzić, że albo przyjeżdżają jacyś zadymiarze, że z Ruchu Narodowego, czy kibole, czy ktokolwiek, którzy chcą sobie po prostu podymić, jakiś inny, skrajny sektor tych narodowców, nie ci ludzie, którzy normalnie idą, a z drugiej strony, autentycznie i naprawdę, no nie oszukujmy się, no ci ludzie są, z drugiej strony są, nazwijmy to lewacy środowiska LGBT, Antifa i cała ta reszta, takie jest moje zdanie, tak uważam, i uważam, że oni po prostu dążą do tego, żeby wybuchły zamieszki. No słuchajcie, parę dni temu był marsz właśnie tej drugiej strony, tej Antify, i moje zdanie jest takie, że to, co było widać na filmie z tego marszu, to jest to, że obie te strony są siebie warte, tylko chcą się wzajemnie spacyfikować. No, ci ludzie z Antify, no też ewidentnie tych narodowców prowokują. Przypomnę hasło. Byłeś w Ormo, nie, byłeś Ormo, byłeś zomowcem, dzisiaj jesteś narodowcem. Jeśli to nie jest prowokacja, no to jasnej cholery śmiem twierdzić, że właśnie, zwłaszcza, że narodowcy są bardzo antykomunistyczni, prawda? No to jest troszeczkę tak, jakby Żyda nazwać nazistą. To jest ten poziom bluzgu. No to nie jest prowokacja. Poza tym, nie wiem jak wy, ale mnie się wydaje, że ci antifowcy to trochę przypominają stereotypowego skina, nie? Takie czarne kurty, bluzy z kapturem, zamaskowana twarz. No czy tak nie jest? Strasznie mi się to nie podoba. Nie podoba mi się, bo okej, te dwie grupy się nienawidzą. Te dwie grupy chcą sobie skoczyć do gardeł. I niech sobie skaczą. Ale nie w Dzień Niepodległości. Bo Dzień Niepodległości to jest moje święto. Moje, a nie wasze. Nie tylko wy jesteście polskimi patriotami. To mówię o narodowcach. A do was LGBT-owcy, wy macie swoje parady. Macie paradę równości, macie masę tych innych parad. Musicie tych narodowców prowokować? Dlaczego to robicie? Bardzo proszę, żebyście przestali. Tak. Oczywiście bardzo proszę również, żeby narodowcy coś zrobili, żeby ta tęcza nie płonęła, żeby nie było tych zamieszek, tak? Bo to jest wszystko takie niefajne, no. Na pewno ktoś tam jest winny, ktoś tam drąży, ktoś tam jączy. Ja śmiem twierdzić, że może nawet obie strony. Dlaczego? Bo najgorsze w polityce, co może być, to jak się nic nie mówi, tak? Bo jak się o tobie nie mówi, to wszyscy o tobie zapominają, a wybory są cały czas wyborami dodatnimi. Można lepiej mieć dwóch zwolenników i 10 zagorzałych wrogów, niż jednego zwolennika i 0 zagorzałych wrogów. Taka prawda. Bo zagorzali wrogowie nie głosują, a zwolennicy głosują i zawsze tych parę mandatów można wziąć, a narodowcy no to mają nikłe szanse wejść gdziekolwiek, prawda? Te środowiska LGBT niestety troszeczkę lepiej, są niestety, bo
ten ruch Palikota mi się nie podoba. Nie podoba mi się w tę stronę, że dlaczego mam głosować na kogoś tylko dlatego, że jest innej orientacji seksualnej. Ja bym chciał głosować na kogoś dlatego, że jest mądry, że jest inteligentny, a nie dlatego, czy jako którą końcówkę lubi, że się tak wyrażę. I to mi się nie podoba, na przykład to, co przy Grodzkiej było mówione, że no, jeżeli Grodzka nie zostanie wybrana na marszałka Sejmu, to znaczy, że społeczeństwo jest homofobiczne. No, to prawda. Ona nie została wybrana, bo kwalifikacji nie miała, a nie dlatego, czy jest facetem, czy jest kobietą. No to tak. Czy jest jeszcze inną istotą. No o to chodzi. Dlatego mam pretensje, bo śmiem twierdzić, że obu stronom to, co się dzieje, jest na rękę. To jest tak, mówiąc po YouTube'owemu, oni sobie robią dramę, żeby się wybić, żeby o nich było głośno, bo jedni się opowiedzą po stronie jednych, drudzy po drugich, ale i jednym, i drugim od tego przyjdzie. I dlatego mi się nie podoba. Tyle. Do zobaczenia i mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, że w Marszu Niepodległości będzie mógł wziąć udział rodzina z małymi dziećmi i matka pchająca wózek i nic im się nie stanie, im ten przysłowiowy włos z głowa nie spadnie, bo będzie bezpiecznie. Bo tak powinno być. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa.